Dzień dobry, Ania Hycki, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości z Marcinka. Września odbyło się narodowe czytanie trylogii Henryka Sienkiewicza, w którym uczestniczyli nauczyciele naszej szkoły, a na widowni zasiedli nasi uczniowie. Z przyjemnością informujemy, że pani dyrektor Grażyna Jurek zakwalifikowała się do ogólnopolskiego konkursu na najlepszego dyrektora szkoły. Pani dyrektor, serdecznie gratulujemy. Zgodnie z misją szkoły, nieważne kim byłeś u nas, odkryjesz siebie. To hasło towarzyszy nam od 2002 roku. Wspieramy każdego ucznia w rozwoju i my, nauczyciele, robimy wszystko, aby każdy z młodych ludzi, który do nas przychodzi, który nam zaufa, zawsze 1 września, odniósł sukces na miarę swoich indywidualnych możliwości. To jest nasze zadanie i do tego dążymy. Drodzy widzowie, ta część naszego programu będzie miała charakter szczególny. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Marcina Stęcla. Rodzinie składamy wyrazy współczucia. Trudno jest nam pożegnać kogoś, kto jeszcze mógł z nami być. Uczcijmy pamięć o nim minutą ciszy. Nie umiera ten, kto trwa w naszych sercach i w pamięci naszej. Dwudziestego września odbył się tyski półmaraton ku jego pamięci. Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Życzymy Wam miłego i spokojnego tygodnia.